Na podcast Medycznie Estetycznie zaprasza dr Mariusz Borkowski. Witam serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Medycznie Estetycznie, a moim gościem dziś jest pani profesor Aleksandra Lesiak z Dermokliniki z Łodzi. No bardzo dziękuję za takie miłe wprowadzenie, Mariusz. Ale wiesz, że od lat jesteśmy na ty, więc żeby ta rozmowa była taką naszą jak zwykle normalną rozmową, chyba będziemy sobie mówić na ty. A z wielką przyjemnością, szczególnie, że pada to z twoich ust. No, dzięki. A dziś chcielibyśmy porozmawiać o tym, co jest najczęściej wykonywanym zabiegiem w medycynie estetycznej, czyli... toksynie botulinowej. Co to jest ta toksyna i czy należy jej się bać? Bo wielu pacjentów się potwornie boi, jak słyszy słowo toksyna. Powiem szczerze, że z dermatologią estetyczną tak naprawdę działam od ponad 12 lat, odkąd stałam się współwłaścicielką dermokliniki. No ale jako dermatolog z 20-ponadletnim stażem, a wtedy już w Polsce ten rynek estetyczny stabilizował się. No to wiemy, że koniec lat 90. to jest początek dermatologii estetycznej, medycyny estetycznej w Polsce. Ja zaczynałam na początku lat 2000, więc no to toksyna botulinowa, no to był w ogóle wow, wszyscy, że to jest coś niesamowitego, to w ogóle tylko stać na to celebrytów, to tylko mogą być gwiazdy ostrzykiwane toksyną. Natomiast to jest ciekawego, jak przychodzą do mnie czasami pacjentki. Pani doktor, pani profesor, ja bym chciała coś ze sobą zrobić. Chciałabym toksynę na usta. Ja mówię, nie. Toksyna to nie jest po pierwsze na usta. To na usta to możemy stosować wypełniacze. A z drugiej strony mam takie pacjentki, czyli brak wiedzy. Także niektórzy myślą, że toksyna to jest wypełniacz. Czyli pierwsza rzecz, którą powinniśmy sprostować dzisiaj, taki mit, że toksyna botulinowa, czyli inaczej jad kiełbasiany, produkowany przez laseczki jadu kiełbasianego. No proszę państwa, pierwsze efekty działania toksyny to ponad 200 lat mają, bo to był chyba 1817 rok, kiedy Justin Kramer zobaczył wpływ toksyny botulinowej po zjedzeniu przez pacjenta zepsutej kiełbasy. No bo stąd jad kiełbasiany, że produkowane są właśnie... Jaki był efekt? Porażenia mięśni, tak? Czyli no ten pacjent, no niestety nie pamiętam dobrze historii, czy on zmarł, ale chyba dobrze się to nie skończyło. Dopiero to był chyba 1817, a później chyba minęło 60 lat, dopiero odkryto, co produkuje tą toksynę, czyli były odkryte laseczki. Ale nas jako lekarzy, praktyków interesuje przede wszystkim to, jak to w medycynie ta toksyna botulinowa się znalazła. I chciałam państwu powiedzieć, że to jest najbardziej poznana procedura medycyny estetycznej i ja z nią czuję się najbezpieczniej. A słyszałem, że w okulistyce na początku też był stosowany. No właściwie pierwsze właśnie badania, chyba pod koniec lat albo 70., albo jakoś tak lata 70., to właśnie było leczenie zaburzeń okulozeza, czy jakieś napięcia mięśni okoruchowych. Natomiast wiemy o tym, że to jest szerokie zastosowanie. Tak? No my oczywiście, ci, którzy parają się dermatologią estetyczną, to my głównie myślimy o tak zwanym prostowaniu zmarszczek, głównie w górnej części ciała, czyli okolice oczu, okolice lwa, poprzeczne bruzdy czołowe. No ale my też, wielu z nas wykonuje inne zabiegi. Mamy to leczenie nadpotliwości, tak? Mamy leczenie bruksizmu, czyli no takiego zgrzytania zębami. Niektórzy, no to głównie koledzy neurolodzy, zajmują się leczeniem migren, tak? Przy użyciu toksyny botulinowej. Też pewne kurcze mięśniowe, czyli no jest to wielospecjalistyczny de facto lek, proszę państwa. Bo toksyna botulinowa właśnie jest lekiem, czyli musimy go wypisać na receptę. Toksyna botulinowa jest absolutnie do stosowania tylko i wyłącznie przez absolwenta medycyny, który ma prawo wykonywania zawodu, czyli jest lekarzem bądź lekarzem dentystą. I nikt inny w tym kraju tej toksyny zastosować nie może. I to jest bardzo ważne, drodzy państwo, żebyście wiedzieli, kto wam ten zabieg wykonuje. A skupmy się teraz, słuchaj, na toksynie w wskazaniach właśnie estetycznych.
Jakie są preparaty, czym się one różnią, co pacjent powinien wiedzieć, zanim przyjdzie do lekarza? Znaczy, no to właśnie, przyjdzie do lekarza, to jest bardzo ważne, co Mariusz powiedziałeś. No, jakby portfolio takie firm farmaceutycznych, no może nie jest aż tak bardzo szerokie jak leków przeciwhistaminowych, ale no jest kilka toksyn botulinowych. No każdy, myślę, że który pracuje na tak zwanym, no ja nie chcę nazwy handlowej użyć, nie tak? Możemy nawet, nie możemy. No mamy różne toksyny, ale generalnie one... Jedne może działają troszkę silniej, drugie działają może troszkę mniej. Niektóre dają tak zwany, jak ja to mówię, efektem płaskiego czoła, czyli na blaszkę, jak to mówią nasi pacjenci, że rzeczywiście porażają mocniej. Przy niektórych musimy więcej tego preparatu użyć. Nie chcę też wymieniać, które są, ale każdy z nas, który zajmuje. Natomiast generalnie efekt każdej z toksyn, które są dostępne na rynku, powoduje porażenie przekazu nerwowo-mięśniowego. Czyli na pewien czas mimika w danym obszarze, gdzie ta toksyna była podana, zostaje wyłączona. No najczęstszą procedurą, tak jak powiedziałam, podstawowym wskazaniem, no to jest tutaj tak zwany lew, to są te bruzdy poprzeczne, to są kurze łapki i to jest, myślę, jak gdybyśmy spojrzeli statystycznie na gabinety, to jest najczęstsza procedura wykonywana, jeśli chodzi o toksynę. No teraz mamy lato, dzisiaj piękna jest pogoda, jesteśmy w pięknej dzielnicy Saskiej Kępie w Warszawie, co mnie bardzo cieszy, bo tu jest naprawdę pięknie. No i pocimy się, tak? Nie wiem, czy państwo wszyscy wiecie, że zastosowanie toksyny botulinowej w okolice pach, w okolice dłoni, w okolice podeszew, no jest tą metodą nieinwazyjną pozbycia się tego problemu na około 12 miesięcy. Ale jeszcze wróćmy do tych typowych okolic, czyli podkreślamy tak zwane lwia, między brwiami czoło, poprzeczne zmarszczki i tutaj okolice oczu. Czy zabieg jest bezpieczny, czy grożą jakieś bardzo duże powikłania, bo pacjenci na przykład bardzo często mówią, doktorze, wypełnij proszę to kwasem hialuronowym, tylko broń Boże nie botoks. Czy mamy tutaj jakieś powikłania, które nam tak grożą, że pacjenci się boją właśnie tego botoksu w tych okolicach, o których mówiłaś? Ja z toksyną botulinową czuję się najbardziej bezpiecznie, ponieważ wszystkie efekty działania tego preparatu, tej toksyny, są eliminowane po maksymalnie pół roku, tak? Więc nawet jeżeli no coś pójdzie nie tak, mamy pacjenta, którego nie znamy, ta mimika nie jest i podamy na przykład tak, co my możemy, czego możemy się spodziewać, jeżeli podamy? Możemy spodziewać się tego, że opadnie nam trochę powieka, ale to nie znaczy, proszę państwa, że my nie będziemy otwierać oka, tylko będziemy mieli uczucie takiej ciężkości, takiego, jak ja to mówię, spadnięcia czoła, że jak pacjentki mówią, maluję sobie kreskę i ta kreska mi się odbija na powiece, tak? Ale niektóre pacjentki mówią, że muszą aż sobie tak podnosić. Tak sobie podnieść, tak, podnieść. No więc to jest tak, że też wyczuwamy i to wtedy no, jest technika podania, z poznania. Patrz, my musimy, no jako lekarze musimy zobaczyć, czy pacjent ma wysokie czoło, czy niskie czoło. Wiemy, jak dany preparat dyfunduje, czy to jest 1,5 centymetra, czy to jest większa dyfuzja preparatu na mięsień, który od miejsca podania. Więc to wszystko jest ważne. No, no każdy, tak wydaje mi się, że każdy z nas, który podejmuje się tego zabiegu, tą wiedzę ma. Po drugie, co może się wydać? No, też jakby coś porazimy, a coś się napnie, no to może nam powodować różnego rodzaju, no nie chcę być deformacji, tak zwany mefisto, czyli podniesienie tej bocznej części brwi, ale niektóre pacjentki przychodzą, niech mi pani profesor zrobi to mefisto, ja chcę mieć uniesienie, tak, może uniesienie tych brwi, więc to też wszystko zależy, takie podejście indywidualne. Natomiast ja nie boję się w ogóle, no chyba, że ktoś ma jakieś choroby z zaburzeniami mięśniowymi, na przykład miastenie gravis, no o to musimy też zapytać, tak, czyli pacjenta. Ale jest to bardzo bez. Czyli miastenia, miastenia gravis, no nie wykonujemy tych zabiegów tak naprawdę w ciąży, laktacji, no to są takie grube zabiegi. No nie wykonujemy wtedy, kiedy mamy, nie wiem, aktywne zmiany wirusowe, bakteryjne na twarzy. Ja powiem szczerze, no też nie może nie wykonujemy botoksu, a później robimy laser frakcyjny, bo zmniejszymy jego działanie albo, nie wiem, ultradźwięki później. Więc na ta kolejność, tak? Czyli ja ten botoks, to ja tak robię najpierw, bo moja filozofia, jak ja patrzę na medycynę estetyczną i w ogóle na rewitalizację, to jest tak. Popraw strukturę, popraw rusztowanie,
zrób, żeby twoja skóra wyglądała zdrowo, a później czego już nie możesz, zrobić tymi metodami maszynowymi, biostymulatorami, dodaj toksynę, no bo pewnych rzeczy nie, no nic tak nie poprawi nam zmarszczki lwa, ani poprzecznych, ani kurzych łapek jak toksyna. A tam, gdzie już nie możesz, no to sięgnij po wypełniacz, tak? I to są takie moje zasady tej takiej dermatologii estetycznej, którą ja uprawiam. Ja uwielbiam też tak zwany plan, tak? To jest też... Plan terapii, żeby mieć plan, tak. No nie przychodzi do ciebie pacjentka, Mariusz, myślę, że też jest. I ona mówi tak, niech mi pan zrobi, nie wiem, policzki, i ta, a to skóra po prostu jest szara, okropna, matowa, tu ma takie pobrudzone, i w ogóle to w ogóle nie jest to, co nam się rzuca w oczy, tak? No i my często gdzieś zmieniamy ten plan pacjentki. Jej mówimy troszeczkę ten plan. Dokładnie. Trzeba dopasować się do indywidualnych potrzeb pacjenta, ale jeżeli nam się zrobi mefisto, czy jest jakaś możliwość odwrócenia tego? Oczywiście, mefisto? No. Wtedy podajemy małą kropelkę, jak ja to mówię, no, odrobineczkę toksyny, ona zaczyna działać, opada nam i wszystko się niweluje, więc większość... A jak opadnie? Czy tutaj możemy coś pomóc wtedy? Też możemy, bo trzeba, możemy po prostu zniwelować trochę, zniwelować to poprzez no, zmniejszenie działania, tak? Czy radiofrekwencją, czy nagrzewaniem, ultradźwiękami, więc no, ja z reguły w takim mechanizmie działam z pacjentami. Czyli reasumując, nie musimy się bać toksyny botulinowej. Ma ona najgorszą rzecz, jaką może mieć, czyli nazwę, bo jak słyszymy toksyna, to się jej boimy. No myślimy, że to jest trucizna i nas otruje. Nie, proszę państwa, to są już teraz... No, modyfikowane, tak, produkują je specjalnie nadzorowane bakterie, toksyny, to jest inżynieria genetyczna, gdzie ona ma działać w punkcie podania, ale nie działa absolutnie ogólnoustrojowo. Nie wiem, ile musielibyśmy ampułek botoksu zużyć, żeby na przykład były gdzieś tam, pamiętam, opisy na początku, tak straszono gwiazdy Hollywood, że ktoś się udusił. Ponieważ rzeczywiście my możemy stosować toksynę botulinową w niższych partiach, w okolice tutaj platyzmy, w okolice na przykład tak zwane redukcja kodu kreskowego, czyli tych zmarszczek palaczach, też możemy. No tylko pamiętajmy, no że tutaj mięśnie, nasza znajomość anatomii musi być jeszcze lepsza. Czyli jak bierzemy się już za dół, to poświęćmy więcej czasu, bo tu mogą nam się zdarzyć jeszcze, że na przykład ktoś nie będzie mógł napić się ze słomki, albo będzie miał problemy z mówieniem, więc no zanim się możemy podnieść przecież, wpłynąć na brodę, możemy wpłynąć na nosek, tak, więc no i oczywiście bruksizm, czyli to zgrzytanie zębami, więc możliwości, bruksizm, czy też no jakby wygładzenie linii żuchwy, tak, no bo to też temu służy. Natomiast tutaj dla początkujących, jeżeli państwo nie pracujecie dużo, zacznijcie od góry, a później schodźmy w dół. Natomiast no akurat leczenie nadpotliwości, bo to też często do nas przychodzi, to też jest zabieg, który no raczej dużych powikłań nie da skutecznie. No ważne jest to, żeby go nie podać zbyt głęboko, bo pamiętajmy, gdzie są położone gruczoły ekrynowe, które no za tą nadpotliwość odpowiadają. I teraz jeszcze mam pytanie dotyczące tego, co pacjent powinien robić po zabiegu, jeżeli ma podane w te trzy typowe okolice. No tak jak to się powtarzamy, chociaż ostatnio wszyscy dywagują, czy to jest prawda, że 4 godziny proszę się nie kłaść poziomo, żeby ta głowa była uniesiona, żeby gdzieś tam nie kłaść się spać, żeby ta toksyna nie defundowała gdzieś w nie tą stronę, co chce. Aczkolwiek amerykańska szkoła mówi o tym, żeby rozprowadzać botoks i zaraz po wykonaniu zabiegu przez 5 minut po prostu ćwiczyć mięśniami maksymalnie twarzy, właśnie żeby ona się bardzo dobrze rozprowadziła. Więc jak to zwykle szkoła Otwocka i Falenicka. Natomiast no nie chodzić na siłownię, nie pójść na saunę, nie pić alkoholu. Natomiast zdecydowanie mniej restrykcji dla mnie będzie do toksyny botulinowej niż nawet po kwasie hialuronowym, tak? Więc dla mnie jest to zabieg, no nie chcę być lunchowy, bo każdy zabieg trzeba podchodzić poważnie, bo jest to procedura medyczna. Ja nienawidzę takiego słowa zabieg lunchowy czy coś takiego. No jednak pacjent przychodzi do doktora, umawia się na wizytę, musi być przygotowany, trzeba zmyć makijaż, trzeba odkazić skórę, doktor musi ocenić skórę, czy w danym momencie rzeczywiście musi
musi zebrać wywiad, zapytać o ewentualnie alergię, no bo jakieś występujące alergie, no ale tutaj na, no, ciężko powiedzieć, na musiało być już na białko tej toksyny samej, więc no jak wiesz Mariusz, no tak naprawdę tych wskazań pozabiegowych. Natomiast ja zawsze, jak umawiam się z moimi pacjentami, no to mówię, że może już nie planujmy wyjścia na imprezę po toksynie botulinowej, no tylko już tego dnia wieczorem w domu i nie planujmy porządków świątecznych, że będziemy na kolanach szorować podłogi z głową w dół, czy czyścić szafki, tak? Więc tego typu restrykcje ja zalecam moim pacjentom. A ja chciałem powiedzieć, że to nie jest tak, jak jest w internetach gdzieś, że tak się wyrażę w cudzysłowie, że trzeba 2 tygodnie nie ćwiczyć, że to jest nieprawda. Absolutnie. Proszę Państwa, już następnego dnia możecie ćwiczyć, biegać, żyjcie zdrowo i cieszcie się życiem. Wyprostowanymi zmarszczkami, ale pamiętajcie też, bo też to nie jest na całe życie. 4-6 miesięcy, u szczęściarzy 8 miesięcy i zabieg trzeba będzie powtórzyć. Czy można się odpornić na toksynę botulinową? Nie można. Więc podawana regularnie. Czy ona może spowodować jakieś zaburzenia? Niektórzy mówią, że osłabienie mięśni, zaniki mięśni. Jeżeli będziemy porażać przez 20 lat tą okolicę, rzeczywiście mięśnie w tej okolicy będą trochę słabsze. Więc czasami u takich pacjentek, jak ja to mówię, chronic toxin botulin patients, czyli uzależnionych już od tego, czasami robię taką, żeby poza tym ta mimika teraz obecnie, nasze takie nie podejście do zabiegów, to nie jest tak, że my wyłączamy totalnie tą okolicę, że jednak zostawiamy jakąś delikatną ruchomość, żeby ten mięsień troszeczkę mimo wszystko pracował, czyli on jest rozleniwiony, jemu się nic nie chce, ale tak powolutku, kroczek po kroczku gdzieś tam sobie działa. Jeżeli chodzi o prewencyjne wykonywanie zabiegu toksyny botulinowej, czy spotkałaś się z tym, że, no, że na przykład niektóre osoby chcą tak sobie podawać po to, żeby w przyszłości tych zmarszczek nie było? No ja mam do tego taki stosunek, no nie chcę być negatywny, dosyć pejoratywny, tak, no nie jestem zwolennikiem, zwłaszcza jeżeli przychodzi do mnie młoda dziewczyna lat 22, piękna, gładka i mówi, że proszę mi podać toksynę botulinową. Ja się pytam, czy ona stosuje fotoprotekcję, tak? Ona mówi, że nie. Albo żeby jej zrobić kwas na przykład hialuronowy, a nie ma żadnej asymetrii, jest... No to ja osobiście oczywiście można, wszystko można. To nie jest tak, że... Natomiast ja uważam, że zabiegi stricte toksyna to jest taki wiek około 30, tak? No wiadomo, że jeden będzie potrzebował wieku 25, bo genetycznie marszczy się. Jeżeli dziewczyna marszczy się i widzimy już, ma nawet 22 lata, że zaczynają się te zmarszczki głęboko, jest głęboka mimika, no to wtedy tak, ale nie jako taka must have, tak? Że tu już musimy, tak jak w Brazylii, każda dziewczynka na 18, nie wiem, ma zrobione piersi czy pośladki, tak? No to no absolutnie też nie dajmy się zwariować, no Mamy narzędzia, żeby wyglądać lepiej, ale nie zamieniajmy się w kogoś, kim nie jesteśmy, bo bycie kimś odmiennym i innym jest tą fantastyczną sytuacją, bo dzięki temu jesteśmy wyjątkowi i niepowtarzalni. I tu chciałem powiedzieć, że proszę Państwa, jesteśmy piękni, tacy, jacy jesteśmy. Toksyna botulinowa nie służy temu, żebyśmy byli piękniejsi, ale temu, żebyśmy nie mieli zmarszczek. Dokładnie, a jak nie mamy zmarszczek, to chwilowo nam się poprawia nastrój, a jak mam poprawia się nastrój, to mamy dużo endorfin w sobie i wszystko nam się chce i wtedy jesteśmy lepszymi ludźmi. Czy w takim razie toksyna botulinowa może działać trochę przeciwdepresyjnie? No jeżeli my czujemy się lepiej po takim zabiegu i te endorfiny nam się wydzielają dzięki temu, no to no można taką bardzo, bardzo taką wniosek dosyć bardzo pośredni wysunąć, ale niewątpliwie pacjentki przecież ty też jak swoje praktyki powiesz pewnie, no masz stałe pacjenci, które cię wracają i mówią, o Boże, pan doktor uratował mi życie, tak? No albo, o Jezu, dzięki pani doktor, to ja wreszcie czuję się na nowo fajną, atrakcyjną babką, tak? No i to jest to i to w sumie też nam poprawia nastrój, także to nie działa tylko w stronę pacjenta, ale nas lekarzy, tak, którzy zajmują się medycyną estetyczną, że my też dzięki temu czujemy się lepiej. A mężczyźni toksyna botulinowa? No też oczywiście nie ma przeciwwskazań. Ja akurat w moim, jakoś, no nie wiem, do mnie więcej na zabiegi medycyny estetycznej akurat do mnie przychodzi pani, ale
u kolegów z mojej kliniki też zdarzają się i przychodzą panowie, myślę, że coraz częściej panowie przychodzą i jak najbardziej nie ma przeciwwskazań do tego, żeby panowie toksynę botulinową stosowali, bo no myślę, że już dawno jesteśmy po tych czasach, że mężczyzna to musi być taki szorstki, taki jakiś niewypielęgnowany, nie wiem, nienakremowany. Po prostu żyjemy w XXI wieku, więc też nie dajmy się zwariować. Panowie, nie bójmy się również toksyny botulinowej. Ja się nie boję i regularnie stosuję od ponad 12 lat. Jakoś nic nie opadło. Ja też stosuję regularnie, więc też żyję i mam się dobrze. Natomiast kilka słów teraz o tych dodatkowych wskazaniach, tak jak wspominałaś o bruksizmie. Co to jest bruksizm? No to jest nadmierne napięcie, tak, mięśni żwaczy, no, które doprowadza do napięcia tutaj, przeciążania stawów żuchwy, no zaburzeń, powodujący zgrzytanie zębami, no ale też powodujących zaburzenia tutaj samej motoryki żuchwy i problemów, no zdrowotnych dużych. Ja nie jestem stomatologiem, więc może na tym mnie się znam, ale no rzeczywiście ci pacjenci skarżą się po pierwsze na to zgrzytanie, na problemy ze snem, no właściwie problemy takie depresyjne wręcz. Ja może pokażę, jeżeli przybliżycie sobie na przykład dłoń i naciskacie zęby, to tak czujecie pod dłonią, że coś tam się rusza. U mnie się rusza, ale mi to nie przeszkadza, ale u niektórych osób... Rusza się za bardzo. Za bardzo. I to może powodować, że mamy zbyt kwadratową twarz. Znaczy, to jest jedno, walory estetyczne, ale tutaj bardziej nawet chodzi o walory medyczne, o bruksizm, zgrzytanie, ścieranie zębów, zaburzenie motoryki ortodontycznej i później no, duża inwestycja jakby w naprawianie tego później. Nie wiem, czy przy protezach, czy przy implantach, no to ma tak naprawdę znaczenie zdrowotne. To taki prosty zabieg pozwala uniknąć tych dalszych działań medycznych. Też bardzo trudna okolica, zmarszczki, tak zwane palacze, chociaż proszę państwa, nie występują one nie tylko u palaczy. No tak, no to jest efekt starzenia. Tak. Tutaj ja mam taką zasadę. Jeżeli mam robić coś, co może dać mi powikłanie, a to nie jest jakby niezbędna procedura ratująca życie, to ja robię akurat to rzadko. Wiem, że wielu kolegów to robi. Jeżeli czują się z tym dobrze, ja oczywiście też z tym czuję się dobrze. Rzeczywiście, ciężko znaleźć metodę, która dobrze wpływa, tak lepiej może niż toksyna botulinowa na tą okolicę. No ale tak jak powiedziałam, tutaj ostrożnie, mało jednostek, żeby nie porazić mięśni okrężnych, tak, tutaj ust i żeby nie doszło do zaburzeń. No, mowy to już najgorsze, ale picia, problemów takim życiem codziennym. Jeżeli chodzi o nadpotliwość, to szczególnie w takim upale odczuwamy ją bardzo, ale nie tylko. Dużo osób, którzy pracują w różnych firmach, korporacjach, też mogą pokazywać tym swoje emocje. Co to jest nadpotliwość, w których miejscach występuje, no i dlaczego toksyna botulinowa? Tak jak już, no nadpotliwość to nadmierna produkcja potu. Pot jest produkowany głównie przez takie gruczoły ekrynowe. My mamy je na całym właściwie ciele rozłożone, natomiast są miejsca tak zwane szczególne, gdzie ich jest bardzo dużo i znowu one są regulowane przez pracę tej jednostki nerwowo-mięśniowej, czyli no właśnie pobudzenie to nerwowo-mięśniowe, które tak nerw i mięsień, który do tego zawiaduje działanie, powoduje jakby wydzielanie i sygnał do wydzielania potu. Porażamy, no ten pot po prostu się nie wydziela, tak? No i gdzie to są te okolice? No najczęściej są to okolice dołów pachowych, no to jest taka chyba najczęstsza procedura, którą wykonujemy, no bo niektórzy mężczyźni mówią, a tu się tak pocę, że nie mogę założyć koszuli, bo do połowy pasa mam zalane przy na przykład spotkaniu jakimś biznesowym, a to są dziewczyny też, które mówią, że nie mogą pisać na przykład na zajęciach, bo pod im skapuje i zamazuje im po prostu pracę, którą piszą, albo no nie mogą podać ręki osobie, które się witają, a pracują na co dzień z klientem i tego wymaga od nich praca, więc no myślę, że to są też taki wdzięczny zabieg do poradzenia sobie z bardzo ciężkim kłopotem życia codziennego, tak? Ci pacjenci bardzo często mają właśnie objawy jakieś zaburzenia lękowe, depresyjne, to wystarczy, no metoda akurat, ja troszkę boleję nad tym, że może nie ma jakiejś możliwości refundacji częściowej tych zabiegów dla akurat tych pacjentów z tą bardzo ciężką potliwością dłoni i stóp. Ale
tutaj, no to ja to mówię, to jest taki antyperspirant na cały rok, czyli fundujemy sobie, jak policzymy, ile my wydamy na antyperspiranty przez cały rok, to myślę, że zabieg toksyny botulinowej to jest to samo, albo może nawet wyjdzie taniej. A co to jest tak zwany baby botox? No wiesz, to już się tyle nagadałam, to może teraz tobie oddam pałeczkę. Baby botox, słuchajcie, to jest bardzo fajna procedura dla osób, które są aktorami, które muszą swoją twarzą wyrażać emocje i wówczas to działanie toksyny botulinowej jest po prostu słabsze, czyli mamy zachowaną mimikę, ruchomość, ale ona jest po prostu wygładzona i to jest zabieg taki, że będziemy mieli tu, jak to pani profesor Ola powiedziała, że jest na blachę, bo o to chodzi, żeby nie było. I to również może być bardzo fajna procedura też w różnego rodzaju zabiegach w okolicy oczu. Też na trądzik różowaty to czasem pomaga, jak no się teraz, poda bardzo mało. No właśnie, mało. Bo my o toksynie botulinowej mówimy tutaj w kontekście tego, ale jest coraz więcej różnych wskazań medycznych, to może moglibyśmy kolejny podcast, taki jak na ciężkie choroby, choroba Hailea, czy na przykład hydradenitis suppurativa, czyli rop niemnogie pach, czy właśnie trądzik różowaty, coraz częściej o tym wskazaniu też mówi się, jeśli chodzi o toksynę botulinową, więc no ja, bo to też jest gra naczyń i nerwów, tak? To jest taka, więc też tak, te małe jednostki, dobrze, że to o tym wspomniałeś, medyczne, widzicie, że to nie tylko, tylko medycyna estetyczna, ale generalnie medycyna szeroko pojęta, wielokierunkowa na różne wskazania i dermatologiczne, neurologiczne, okulistyczne. Więc no myślę, że my jako lekarze medycyny estetycznej, jako ja dermatolog, tak bardziej jako specjalizacja dermatologii estetycznej, no w ogóle ciężko mi sobie wyobrazić taki sukces zadowolonej mojej klientki, czy pacjentki, czy pacjenta, którzy tego zabiegu by nie mieli po prostu. Proszę Państwa, zapraszamy do Dermokliniki, do pani profesor Oli Lesiak. Bardzo serdecznie zapraszam. Na zabiegi zarówno z obszaru medycyny estetycznej, ale też fajnie mieć zawsze pod ręką dermatologa, żeby skonsultował też nas pod kątem medycznym. Bardzo serdecznie zapraszam. Bardzo dziękuję, Mariusz, za zaproszenie do tak wspaniałego podcastu. Dziękuję serdecznie. Wysłuchali Państwo podcast Medycznie Estetycznie. Pamiętajcie o wystawieniu oceny podcastu i zapraszamy do kolejnego odcinka.